Szczęść Boże, cześć, dzień dobry. Witaj bardzo serdecznie. Witam Cię w pierwszy piątek tygodnia i w piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Dzisiaj bardzo krótko, bo trochę się spieszę, trochę mam ten natłok obowiązków i różnych wydarzeń. Nie mam czasu na gadanie, więc będzie krócej nawet niż 4 minuty. I chciałem dzisiaj się skupić o... Albo dobra, na temat pierwszego czytania. Dzisiaj mówi nam słowo nawróceniu, że ten, kto się nawróci, to zostaną mu odpuszczone grzechy, ze względu na to, że wróci do Pana Boga. I to jest takie słowo do mnie, do grzesznika, które mówię, Pan Bóg mi nie przebaczy. Pan Bóg ma taką, znaczy mam te tyle grzechów, że Pan Bóg już w ogóle o mnie zapomniał. Pan Bóg mówi, jak wrócisz, to dam Ci zbawienie. Nie patrząc na to wszystko, co się w Tobie w życiu wydarzyło, ale przyjdź, wyznaj te grzechy, stań w prawdzie, w pokorze i ja Cię obdaruję miłosierdziem, ale w prawdzie i w pokorze. Nie, że zamiecimy to pod dywan, staniemy twarzą w twarz, staniemy przed tymi grzechami, zobaczymy to wszystko, co się da zrobić i ja Ci to przebaczę. Ale musisz to nazwać po imieniu. No i Ewangelia, kiedy Jezus mówi, wy mówicie, że kto zabił brata swego, to podlega sądowi, a ja mówię, kto się gniewa na swego bliźniego, na swego brata, już podlega sądowi. Niezwykły radykalizm. Nie zabójstwo. Nie zabiłem nikogo. Jakie mam grzechy? Wielki Post to jest też mówienie o moim gniewie. O tym, że się gniewam, że noszę te urazy w swoim sercu i że ten gniew też mnie niszczy, niszczy drugiego człowieka, bo obmawiam go i tak dalej. Dalej już mówi każdy, kto powie raka przeciw swojemu bratu. Raka to nic innego, w takim wielkim skrócie przełożenia trudnego z języka hebrajskiego na polskie, to jest powiedzenie ty głupcze. Czy wstawieniu siebie, że jestem mądry, jestem ktoś, a ty jesteś nikim. Czy taka wyższość, taka pycha wobec drugiego człowieka. Jezus mówi, no to podlega sądowi, to podlega nawet, a mówi, jak to powie bezbożniku, to podlega karze ognia piekielnego. Jeżeli się gniewasz, jeżeli mówisz do kogoś, ty głupcze, jeżeli mówisz do kogoś bezbożniku, to Jezus mówi, czeka na ciebie kara. I to jest Wielki Post, kiedy właśnie mamy się obnażać wobec tej bardzo prawdy, kiedy ja się stawiam wyżej, kiedy stawiam się jako lepszy, świętszy i tak dalej. To jest to, co robili faryzeusze, kiedy gardzili innymi ludźmi, bo oni byli święci, oni byli przy Bożym przybytku, przy Bożym Słowie, a inni to takie parakło, takie w ogóle nic. Czy parachło, już nie wiem, ale okej. To idzie w świat, takie błędy. Mam nadzieję, że mnie nie obrzucicie błotem, ci, którzy się chociaż na tym znają. Proszę o wybaczenie. Niech nam Pan Bóg na to wszystko błogosławi. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.